and it's just you. Well, times can be tough when there's no one there. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedii Kryptowalut. Kolejna analiza projektu dzisiaj u mnie na kanale. O ten projekt akurat prosił użytkownik WD40, którego serdecznie pozdrawiam tutaj z Discorda. Jeżeli wy macie jakieś projekty, które chcielibyście, żebym przeanalizował, to śmiało, jak zawsze powtarzam, piszcie to w komentarzach. Z racji tego, że już mamy połowę listopada i za niecałe 2 tygodnie zbliża się Black Friday 29 listopada, jeżeli się nie mylę, w tym miesiącu to wypada, to będę miał dla was niespodziankę. Na tej stronie, którą widzicie tutaj pod kamerkę, w Black Friday znajdziecie tam dość mocną zniżkę na moją książkę, którą będziecie mogli kupić, jeżeli jeszcze jej nie zakupiliście. Zapraszam sobie w tym momencie do przejrzenia tej strony, zobaczycie, co się tam znajduje, z kim ją napisałem, bo jak część z was już pewnie wie, stworzona ona została w pewnej części z Bitcoin Phoenixem, także zapraszam was serdecznie, jeszcze o szczegółach powiem, kiedy będzie zbliżał się bardziej, że tak powiem, termin. No a w tym momencie przechodzimy sobie od razu do analizy tego projektu, bo po przeanalizowaniu muszę wam powiedzieć, że jest to dość ciekawe rozwiązanie. Nie będziemy się wdawać w jakieś mega szczegóły, bo jak zawsze wam mówię, to jest tylko taka zajawka, to jest tylko wstęp do researchu, więc jeżeli ktoś chce bardziej zagłębić się w dany temat i w niego zainwestować, no to oczywiście zmuszam was niestety tutaj do głębszej, samotnej, że tak powiem, analizy, poszperania troszkę po internecie, bo nigdy nie dajcie się tutaj zmanipulować jednej osobie, która powie, że dany projekt jest świetny, a inna osoba może mieć całkowicie inną opinię na ten temat i ta opinia druga może mieć faktycznie rację i znaczeniem waszej jakby oceny tutaj całego projektu. Dobra, to wstęp mamy ze sobą. Zaczniemy sobie od tego projektu Enigma. Enigma, no dość ciekawa nazwa, Enigma, jak tutaj jest napisane, zapewnia bezpieczeństwo zdecentralizowanemu internetowi, bo głównie właśnie ten projekt Enigma skupia się na 2 problemach, jakie widzą w świecie kryptowalut, czyli nad prywatnością tak naprawdę, no i nad skalowalnością. Blockchainy mają problemy ze skalowalnością, często przy wysokich jakby ilościach transakcji, tak jak choćbyśmy to mieli w roku 2017 na koniec, mieliśmy problemy z transakcjami, które nie przechodziły w odpowiednim czasie, no bo sieci były zapchane i między innymi tym właśnie chce się zająć projekt Enigma. Oprócz tego twierdzą oni też, że ludzie potrzebują prywatnego internetu, prywatnego przesyłania danych. Niestety taki Bitcoin nie udostępnia czegoś takiego, jego blockchain jest w pełni otwarty, no i bardzo ciężko ukryć tam jakieś transakcje, kto do kogo wysyła ile i tak dalej. Oczywiście no, są pewne sztuczki, które można poczynić, aby się to dało zrobić, natomiast jest to na pewno cięższe i nie jest to jakby taką podstawową funkcją chociażby blockchainu Ethereum, czy właśnie wspomnianego tutaj Bitcoina. Są oczywiście odpowiednie kryptowaluty, które jakby to mają, że tak powiem, z defaulta, jak Monero, Zcash, Zcoin, te projekty oparte na Mimble Wimble, jak Beam i Glim, też to mają, natomiast nie tworzą tego tak od podstaw, znaczy Bitcoin i Ethereum nie mają tego od podstaw. No i Enigma, jak jest tutaj zresztą napisane, jest zdecentralizowanym, open source'owym oczywiście, protokołem. Jest to protokół, to nie jest sam w sobie jakiś nowy blockchain, jest to protokół, który działa off-chainowo, czyli działa jako taka druga warstwa, może być dołączona jako taka druga warstwa nad innymi blockchainami lub nad innymi smart kontraktami, ponieważ Enigma współpracuje już z Ethereum i pozwala też jakby zabezpieczać te smart kontrakty dodatkowo przez swoje tutaj funkcjonalności. No i tak jak tutaj widzimy, zapewnia data privacy, czyli prywatność danych, skalowalność, władzę nad tymi danymi pełną, no i użyteczność. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj na tą stronę, troszkę niżej, chcę w ogóle powiedzieć w tym momencie, że sama strona jest naprawdę mega w porządku zrobiona. Wszystkie informacje praktyczne, które potrzeba tutaj do dowiedzenia się większej ilości informacji na temat tego projektu, są tutaj zapewnione, także polecam przejść na tą stronę. No i jak tutaj wygląda takie tworzenie takiej prostej solucji na tym projekcie Enigma. Są tutaj 4 kroki. Developer tworzy tzw. secret contract i deployuje go do sieci Enigma. Ten secret contract to jest, można powiedzieć, coś takiego jak taki troszkę smart contract, natomiast nie tłumaczmy tego tak bezpośrednio, o tym powiem jeszcze później. Później użytkownik do tego do tego secret kontraktu deponuję swoje dane, które muszą być zaszyfrowane przed tym, jak trafią do tego secret kontraktu. Te dane są szyfrowane przez to, żeby nie mogły być dostępne przez, dostępne dla żadnej innej osoby. Następnie node, bo węzły są w tej sieci, właśnie wykonuje tą całą pracę dołączenia tych danych do secret kontraktu i do sieci Enigma. Następnie Enigma Node wykonuje pewną pracę, no i zwraca rezultat, może zwrócić rezultat, jeżeli taki użytkownik się upomni o swoje dane właśnie do tego użytkownika. Praca jest weryfikowana przez inne nody i wypłacana tym nodom właśnie za to, że potwierdziły tą pracę, że ten kontrakt został zaszyfrowany i rozproszony wśród innych węzłów tej sieci. No i przejdźmy sobie może do tego, o co chodzi w tym rozpraszaniu. Troszkę tutaj technikali. Off-chainowy ekosystem, MPC i DHT. A o co tutaj chodzi? Całe MPC jest to Secure Multi-Party Computations. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Ten cały ekosystem składa się z dwóch spraw. Właśnie tego, co powiedziałem, MPC oraz DHT. Te DHT jest to Distributed Hash Table. To już znamy z chociażby projektu Holochain. Jest to taka baza danych, nazwijmy to tak, w którym przechowywane są właśnie te zaszyfrowane informacje. Tylko sprawa wygląda tak, że każdy node nie posiada tutaj jakby wszystkich informacji, bo to jest właśnie to rozwiązanie na skalowalność, żeby nie zapychać wszystkich węzłów tymi samymi danymi, to przez to całe MPC dane są te rozproszone pomiędzy różne węzły, no i cząstki tych informacji, tak jak puzzle, jak tutaj jest niżej opisane, są porozrzucane po różnych węzłach. W tym momencie, jeżeli taki użytkownik, tak jak widzieliśmy tutaj w punkcie trzecim, chciałby uzyskać dostęp do tych swoich danych, w tym momencie musi posiadać klucz prywatny. Tym kluczem prywatnym woła, jakby requestuje do tej bazy całej, no i to NPC zbiera te kawałeczki puzli przypisane do tego klucza prywatnego, no i oddaje nam te informacje. Także dostanie się jakimś cudem do jakiegoś z tego węzła i posiadanie tych informacji, które są tam zdeponowane, nic kompletnie nam nie da, ponieważ jakby cząstka tych danych zdeponowana w poszczególnym węźle jest niczym, jest żadną informacją, jeżeli nie posiadamy tego klucza prywatnego, który połączy te różne puzzle w całość, no i zapewni nam dopiero wtedy pełną informację, pełną zdeponowaną daną, którą wcześniej tam gdzieś wrzuciliśmy. Także to jest bardzo naprawdę mądre rozwiązanie. Ogólnie cały ten projekt, jak przejdziemy sobie jeszcze do teamu, to może od razu teraz przejdźmy, jest stworzony przez ludzi z MIT. No jest to wiadomo uczelnia dość renomowana w Stanach Zjednoczonych. Co-founderem właśnie i CEO jest gościu, który ponad 10 lat zajmuje się developmentem różnych projektów, nie tylko kryptowalutowych, raczej to są projekty takie webowe, że tak powiem, niezwiązane z blockchainem. Guy Zyskind, jest to pan właśnie z MIT, większość tutaj widzicie MIT, ludzie z kilkunastoletnim doświadczeniem, IBM Research, no widać, że tych ludzi troszkę tutaj jest z doświadczeniem. Bardzo dobra sprawa, że są podane ich LinkedIny, że nie są to jakieś przypadkowe osoby, tylko kiedy klikniemy sobie LinkedIn, to jest faktycznie przekierowanie do konkretnej osoby. Widzicie ponad 500 kontaktów, opisane kim ta osoba była, z dużym doświadczeniem jak widać. Także nie są to fejkowe osoby, jest to na pewno plus dla tego projektu, że no jest to projekt oparty na ludziach, którzy mają jakąś wiedzę, mają podstawy, aby próbować stworzyć coś takiego. Jeżeli chodzi właśnie o development jeszcze, to przejdźmy sobie tutaj, bo tu chciałem podkreślić właśnie jakby dobrą jakość tej strony internetowej. Mamy tutaj dla deweloperów, którzy by chcieli tworzyć takie secret kontrakty, quick start guide, czyli jak szybko zacząć i jak tutaj budować te swoje pierwsze zdecentralizowane aplikacje na tym ekosystemie. Są tutaj też, niech ja to znajdę, tutaj tak, macie przejście do pełnej dokumentacji, to jest ta dokumentacja projektu Enigma, jak to wszystko połączyć, w jakich językach działają, jak deployować te secret kontrakty. Ważne, że te secret kontrakty już działają. Działają te secret kontrakty, powstała już nawet pierwsza aplikacja wykorzystująca to, jest to Catalyst. To jest taki targ danych, że tak powiem. No i tak jak tutaj zresztą jest napisane, różni deweloperzy, którzy są zainteresowani udostępnianiu swojej wiedzy, jakby tych swoich osiągnięć, że tak powiem, i rozwiązań w różnych projektach, mogą tutaj sprzedawać tak naprawdę te swoje rozwiązania, no i są one w bezpieczny sposób przechowywane w tym marketplace, na tym off-chainie, czyli na tej drugiej warstwie, która została przygotowana przez właśnie projekt Enigma. Także fajnie, że to już działa sobie i jest już pokazane, że tak naprawdę można coś na tym zbudować. A jeżeli chodzi jeszcze o takie use case'y tego projektu, to kiedy przejdziemy sobie do whitepaperu tej kryptowaluty, niestety nie znajdziecie go tutaj na stronie głównej. Znaczy jest tutaj przejście, ale ja nie wiem na jak bardzo, że tak powiem, ten whitepaper jest aktualny, bo to jest whitepaper z 2015 roku i jest to napisane, że to jest oryginalny whitepaper. On chyba troszkę się różni od obecnego, no ale pokażę wam to, co ja znalazłem w internecie. No i tutaj są różne rozwiązania na temat różnych aplikacji, które mogłyby mieć miejsce w wykorzystaniu właśnie tego projektu Enigma. Czyli tak jak wcześniej mówiłem, Data Marketplace, to jest właśnie ten projekt Catalyst. Na przykład tutaj zabezpieczenie danych osobowych, Internet of Things, coś tak jak Iota robi. Dwustopniowe na przykład autentykacje też mogą być zapewnione za pomocą Enigmy. Banki kryptowalut, głosowanie, o to jest bardzo fajna sprawa, że można na przykład stworzyć aplikację i nie wiem, no są wybory prezydenckie, można było za pomocą tego głosować w całkowicie prywatny sposób. Także tych rozwiązań jest na pewno sporo. Ciekawą też rzeczą jest to, że projekt jest cały czas rozwijany, dewelopowany. Widać, że tu się dzieje sporo. Zupdate'owany Enigma Core 16 godzin temu. Tutaj te security kontrakty 2 dni temu. Peer-to-peer sieć 2 dni temu. I tak dalej, widzicie, 2 dni temu, 3 dni temu, 3 dni temu, 4 dni temu. Dzieje się tutaj naprawdę sporo na GitHubie ich. Głównie projekt jest pisany w językach Rust, JavaScript, Python, Shell oraz TypeScript. Cały czas rozwijają ten projekt, także myślę, że tutaj nie ma się co obawiać o development tego projektu. No i przejdźmy sobie jeszcze do coina, bo czemu w ogóle omawiam ten projekt? Oprócz tego, że WD40 chciało, żeby go omówić, ale on go chciał też omówić z tego powodu, że no, cena tej kryptowaluty wzrosła dość mocno, no, w ciągu ostatnich kilku dni o ponad 30%, no i jedna Enigma Coin kosztuje 40 centów prawie, 150 milionów jest w cyrkulacji. Tak jak wspomniałem, te coiny są wypłacane nodom za potwierdzanie tej pracy w sieci. W obiegu jest około 75 milionów coinów, w tym momencie market cap to jest 30 milionów dolarów prawie. ATH tej kryptowaluty to było ponad 7 dolarów, czyli standardowo jesteśmy o wiele dalej od ATH w tym momencie niż to miało miejsce, no ale niestety no, większość kryptowalut w tym momencie tak jest. Już wam przechodzę do giełd, które tutaj są, na których jest Enigma, no i to jest właśnie Binance, Huobi, Kyber, na Bitrexie, na Bitkubie, Hotbicie, Huobi, także widać, że wszystkie większe giełdy posiadają tą kryptowalutę do kupna. Przepraszam bardzo. Social media, może tutaj zerknijmy tylko na Reddit, zobaczmy, co się tam dzieje na social media Enigma, zobaczmy, ile jest osób. 3,5 tysiąca członków, 26 dostępnych. No, nie jest to zbyt duża liczba osób. Może tutaj jest link jeszcze gdzieś do Twittera. Nie ma, widzę stąd linku do Twittera. Natomiast przeglądałem ich Medium i tam jest bardzo dużo informacji. Tam bardzo często publikują różne dane. Także zachęcam was, żebyście tam sprawdzili. No i jeszcze chcę wam pokazać jedną sprawę związaną z tym projektem, a mianowicie ich dość spore partnerstwo, o właśnie z firmą Intel. Firma Intel już od przeszło roku czasu współpracuje, można powiedzieć, z projektem Enigma. Wymieniają się oni bardziej pod kątem informacji z różnymi sprawami. Jakby nie, ludzie z Intela nie produkują samego produktu, jakim jest Enigma, tych secret kontraktów i tak dalej. Oni współpracują raczej na poziomie tutaj wiedzy, naukowych spraw, rozwijania różnych tam funkcjonalności związanych z prywatnością i tak dalej. Jest to oficjalna informacja potwierdzona przez jedną i przez drugą stronę, także tutaj nie ma mowy o tym, że jest to jakaś ściema i tylko jakiś zabieg marketingowy, który miał służyć podbiciu ceny tego projektu. Także tutaj też fajnie, że dość duże firmy współpracują z tym ekosystemem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten projekt. Jeżeli komuś się spodobało, jeżeli ktoś uważa, że jest to jakaś przyszłość w świecie kryptowalut, czyli dokładanie kolejnych warstw do takich różnych blockchainów które powodowałyby większą prywatność, no to faktycznie można się tym projektem zainteresować. Ja nie wiem, czy to wszystko powinno się na tym opierać, żeby na jeden blockchain dorzucać jeszcze kolejne warstwy i na tym to wszystko opierać. Jestem raczej z tego zdania, że powinniśmy wszystko wykorzystywać i tworzyć na głównym blockchainie, niż dokładać kolejne warstwy, takie jak chociażby Lightning Network, tutaj Enigma Network, czy jak to nazwać i tak dalej. Natomiast jeszcze, jak widać, nie powstało idealne rozwiązanie, które moje zachcianki by tutaj spełniało, no ale dlatego interesuję się i analizuję różne projekty, aby coś takiego znaleźć. Także to już wszystko na ten temat. Dajcie lajka, jeżeli film Wam się spodobał, no i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!